połowa listopada. Na dworze dżdżysto i mglisto, zimno i nieprzyjemnie. Powinniśmy taki czas spędzać w domu, prawda? A nie, my chcemy zaczarować listopad i pokazać go pięknym i kolorowym. A to dzięki pani Marzenie, która pokaże za chwilę swój ogród. Ile jej szukać? Przy samej bramie czekała już na nas pani Marzena Bąkowska, właścicielka posiadłości zwanej Arboretum Trojanów. Ten przepiękny ponad 8-hektarowy ogród położony jest nieopodal miejscowości Opatówek, na wschód od Kalisza. Zanim jednak przekroczymy bramę i poznamy tajemnicę ogrodu, warto przyjrzeć się niezwykłej kompozycji, która zaprasza gości na wjeździe do posesji. Arboretum znane jest z ozdobnych traw i dlatego nie mogło ich tu zabraknąć. Na pierwszym planie swoje kłosy do mnie rozkłada rozplenica japońska. Listopadowa mrzawka oblepiła je drobnymi kropelkami wody, co dodało im tylko uroku. Za nimi posadzono szerokie łany miskantów chińskich odmiany Gracilimus i Zebrinus. Przy samej furtce mamy jeszcze 4-metrowe giganty odmiany Goliat, a po drugiej stronie bramy rabatę z niskimi odmianami rozplenicy. O tej porze roku ich słomkowy kolor doskonale kontrastuje z ciemną czerwienią berberysu Thunberga Darts Red Lady. Oblepiony jest on również owocami w pięknym karminowym kolorze, które przez całą zimę będą stołówką dla ptaków. Jaka jest idea waszego ogrodu? Na początku był normalnym ogrodem z pomysłem, jakoś tą wielką przestrzeń zagospodarować, tak jak każdy. Drzewa, iglaki, trawnik, tak? Ale to było ciekawe tylko do pewnego momentu. Potem od targów do targów każda jedna roślinka była przewożona, żeby ją zaobserwować, jaka jest, czy jest piękna, kiedy się i jak przebarwia, jak rośnie. No i wyszło nam, że zamiast normalnego ogrodu idziemy w kierunku ogrodu botanicznego, arboretum z ogromnymi kolekcjami. Z początku właścicielka planowała założyć na swoim terenie park poświęcony najciekawszym gatunkom drzew, ale z czasem okazało się, że kilkuhektarowe założenie jest za małe na takie przedsięwzięcie. Z tamtego okresu pozostało jeszcze kilka kolekcji – magnolii, tulipanowców czy ambrowców i metasekwoi. Natomiast większość przestrzeni zajmują teraz kolekcje krzewów, traw ozdobnych i bylin. Obecnie znajduje się ich tu ponad 3000 gatunków i odmian. Pani Marzena nie ogranicza się tylko do zbierania ciekawych roślin, ale prowadzi także własne obserwacje. W tym celu przeznacza część rabat na doświadczalne nasadzenia. I tu sobie obserwujesz rośliny? Tak, tak, bo żeby wybrać, która zasługuje na jakie miejsce, czyli mówiąc o tym, czy będzie wyląduje na klombie wysokim, niskim, różowym, fioletowym, to mamy taką swoją własną szkółeczkę i doświadczalnik, gdzie sadzimy nie one wszystkiego, tylko nawet te same trawy sadzimy na przemian z innymi, żeby zobaczyć porę kwitnienia i ich wysokość, tak? I dopiero przechodzimy sobie przez takie miejsce i wybieramy już gotowe, duże rośliny. Jak się nie pogubić w tej ilości gatunków i odmian? Tabliczki mi się nie podobają. Owszem, jest to arboretum, tak, jest to ogromna kolekcja, ale mimo wszystko tym priorytetem jest, no musisz pięknie wyglądać. No i wymyśliliśmy takie metody, że klomby układam alfabetycznie. Oczywiście nie jest to w ten sposób, że od A do Z, tylko jeżeli klomb jest duży, danego miskanta na literkę A mamy 10, no to w tym momencie to będzie klombek na literkę A. Przyjrzyjmy się, jak podzielono całą powierzchnię arboretum. Dom stoi na wzniesieniu i prowadzi do niego kilkusetmetrowy podjazd. Droga zagłębiona jest w gruncie i tworzy swoisty wąwóz. Od południa znajduje się najstarsza część ogrodu z kolekcją roślin iglastych. Po drugiej stronie drogi, za budynkiem, możemy zobaczyć rabaty z hortensjami, szczepionymi modrzewiami i kasztanami jadalnymi. Dalej biegnie szeroka droga zwana Aleją 400 Liliowców, które zestawiono z różnymi gatunkami jodeł. Środkową część zajmuje kolekcja traw ozdobnych i wysokich bylin. Za nią, na skraju lasu, mamy różne gatunki drzew iglastych, które tworzą cieniste rabaty dla paproci i rotgersi. Ogród ten jest nadal terenem prywatnym i nie można go zwiedzać, ale właścicielka planuje udostępnienie go kilka razy w roku w ramach dni otwartych. Jest
jesteśmy w łanie rosplenicy, chociaż można by było zastanawiać się, czy to jest rosplenica, bo ta na obrzeżach ma piękne kwiatostany, a ta w środku nie. Jest jedna tutaj rada. Rosplenica nie może być sadzona zbyt gęsto, dlatego że wtedy już po 2-3 latach przestaje kwitnąć. Taka konkurencja pokarmu i wody, te, które są bardzo gęsto posadzone, nie wytrzymują. Stąd już ten nasz doświadczalnik podpowiedział nam rosplenicę, tak, bo to królowa traw. Tylko nie sadźmy ich tak gęsto. Obserwacje poczynione na doświadczalniku pozwalają pani Marzenie na tworzenie pięknych kompozycji w ogrodzie. W sposób mistrzowski dobiera roślinne tło i barwne akcenty. Pomimo, że późna jesień zatarła już wiele barwnych układów, nadal zachwycają zestawienia straw. Czy dla ciebie to jest bardziej ogród doświadczalny, czy ozdobny? Żeby ładnie zasadzić, wybrać piękne kolory, to najpierw musimy poznać wszystkie rośliny. Czyli docelowo myślimy o pięknym malowaniu plenerów, ale żeby wiedzieć, jak to zrobić, to musimy mieć naszą własną doświadczenie. Wydaje mi się, że i pasja kolekcjonerska, ale i też pasja, jak to zrobić, żeby wejść i dech zapierało w piersiach. Przenieśmy się teraz na chwilę do Alei 400 Liliowców. Zobaczmy, jak funkcjonują takie kompozycje w jesiennej porze. Po bylinach nie ma już śladu, ale duże wrażenie robią wiechy hortensji omszonej, które pozostaną tu aż do wiosny. W głębi rabaty za zielonymi jodłami połyskuje czerwienią cypryśnik błotny. U jego podnóża posadzono spartynę grzebieniastą. Chociaż trawa ta nie ma szczególnie pięknych kwiatostanów, to jej długie, ostro zakończone liście ozdobne są przez cały rok. Ponadto pięknie się przebarwia jesienią w odcieniach żółci i cytryny. Późnojesienne trawy, jest ich ogrom odmian, tak? Ale trawy, które zachwycą nas wcześniej, to śmiałek, tak? Który też jest w wielu odmianach. Zawsze mówię, że śmiałek ma swoje trzy odsłony. Wczesną wiosną, kiedy nic jeszcze nie wychodzi z ziemi, śmiałek w lutym, w marcu już ma piękną zieloną kępę, ale później w maju ma piękne przewieszone kłosy. Później w czerwcu ma piękne perełeczki bursztynowe. A jesienią, jak się osadzi na tym szać, to ja zawsze mówię, że jak wata cukrowa. W środku lata prosa, które też mają całą gamę kolorów. Od soczystej zieleni w różnych odcieniach, popiele też i bardzo stalowy i mniej stalowy, kolor perełeczek. No są przecudnym uzupełnieniem do innych bylin, zwłaszcza tych, które nam się będą przewracały. No i piękne molinie. Tak, to jest jedna z moich ulubionych traw. Jest przepiękna ze swego koloru, pokroju, zarówno do ogrodów nowoczesnych, jak i romantycznych, bo w nowoczesnych ogrodach uwielbiamy sadzić się wszelkie formy, takie proste strzałki i wiele takich traw jest. Natomiast molinie, my mówimy, że one są mini, midi, maxi, tak? I znowu, niektóre rosną zupełnie jak strzałeczki, prosto. Niektóre rosną w taki trójkącik, a są takie, które przepięknie będą się przewieszały. Ogród pani Marzeny to nie tylko trawy, ale także setki bylin. I chociaż większość z nich schowała się już pod ziemią, dostrzegliśmy nie lada ciekawostkę. To mikołajek agawolistny. Jego szczególną ozdobą są zakończone kolcami liście, które kształtem przypominają liście agawy. Gatunek ten bardzo długo jest zielony, a jego kolor zmienia dopiero silny mróz. Od czerwca do sierpnia kwitnie na szaro-niebiesko. Preferuje stanowiska słoneczne, poza tym nie ma większych wymagań glebowych. Nazwa arboretum oznacza zbiorowisko drzew i tych w ogrodzie nie brakuje. Chociaż o tej porze najładniej prezentują się rośliny iglaste, to znaleźliśmy też inne jesienne akcenty. Niezwykle dekoracyjne są na przykład owoce katalpy. Mają postać długich i cienkich strąków, nieco podobnych kształtem do fasoli. Amerykanie katalpę nazywają Indian Bean Tree, czyli indiańskie drzewo fasolowe. Jej owoce pozostaną na drzewie przez całą zimę, aż do wiosny. Nie sposób się nie zatrzymać pod tym ambrowcem. Czy to jest twój król jesieni, jeśli tak. Chodzi o drzewa? Odkryłam to nie z natury, ale ze zdjęć. Dlaczego? Sortując kiedyś zdjęcia, 3 razy patrzyłam na datę 12 grudnia, a on cały w liściach kolorowych. Tu kolejna ciekawostka. Ambrowiec potrafi się w różnych latach przebarwiać na różne kolory. To samo drzewo zauważyłam z poprzednich fotografii, że ma nutę czerwono-żółto-zieloną, tak? A w niektórych latach butelkowa zieleń i fiolet. Wygląda na to, że w zależności od tego, jak szybko przyjdzie przymrozek, tak, bądź utrzyma się długo ta kolorystyka czerwono-żółto-zielona, a wczesny przymrozek powoduje od razu
fiolet z zielenią. Ambrowiec charakteryzuje się dużą zmiennością osobniczą. Poszczególne egzemplarze w różnym wieku rozpoczynają owocowanie. Jedne mają grubą i korkowatą korę, inne gładką, a także różnie reagują na przymrozki. Związane jest to ze sposobem produkcji sadzonek. Najczęściej przygotowywane są z siewu, co zwiększa ich różnorodność. Jednakże takie spostrzeżenia możliwe są tylko przy systematycznej obserwacji, a w nich pani Marzena ma dużą wprawę. Prawie każdego dnia fotografuje ogród i poszczególne rośliny. Znaczną część kolekcji publikuje na swoich stronach internetowych i profilu społecznościowym. Warto do nich zajrzeć, aby zobaczyć ogród w innych odsłonach i różnych porach roku, a także jej barwne zestawienia roślin. Kiedy wyszła taka wielka przyjemność z fotografowania? Chyba chęć utrwalania tego i chęć nauczenia się szczegółów, tak? Pasja zdjęć daje ogromną radochę, zwłaszcza kiedy jest zimowy wieczór i trzeba to uporządkować, to tak troszeczkę jakbyśmy podróżowali jeszcze nadal po ogrodzie. Z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz w zdjęciach. Bywa tak, że tracimy pewną roślinę. Była sobie piękna i coś się z nią stało, jest chora, zostaje u nas na zdjęciach. Na przykład paulownię pożegnaliśmy w tym roku, cudną, wielką, ogromną. Paulownia jest dumą każdego ogrodnika. Jest rzadkim drzewem ze względu na przeogromne liście, tak, przeogromne. Co prawda w naszym klimacie, tutaj jeżeli mówimy o centrum Polski, ona chyba nie ma szans, tak? W czasie naszej wizyty trwała jeszcze jesienna pielęgnacja ogrodu. Znaczną część pracy właścicielka wykonuje osobiście i przy zaangażowaniu domowników. W ogrodzie pomaga jej mąż Jacek oraz synowie Piotr i Andrzej. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jeszcze na początku tego roku znajdował się trawnik. Ale zaplanowaliśmy nową kolekcję traw. W związku z tym trawnik został zaorany, przygotowany. Jesienią dokonaliśmy zakupu nowych sadzonek traw. I możemy je jeszcze teraz o tej porze roku posadzić, bo sprzyja nam pogoda. Przed posadzeniem należy przygotować dużo większy dołek niż zajmuje doniczka. Pozwoli to na szybsze zakorzenienie się rośliny. Większość traw ma niewielkie wymagania, jeżeli chodzi o glebę. Najtrudniej uprawiać je w zbitym, gliniastym podłożu. Dlatego właścicielka nie zaprawia dołków ziemią, tylko daje na dno garść wolno działającego nawozu. Substancje zawarte w otoczkach zaczną uwalniać się dopiero na wiosnę przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Tabliczki dodawane na powierzchni ziemi, bywa, że zwieje nam wiatr, zostaną ucięte podczas prac wiosennych obcinania trawy. W związku z tym, po tych doświadczeniach stwierdziliśmy, żeby zakopywać te tabliczki w ziemi, gdzie jeżeli zajdzie potrzeba upewnienia się co do nazwy lub podczas rozsadzania, nie będziemy mieli wątpliwości co do nazwy tej rośliny. Ziemię oczywiście należy delikatnie ugnieść. Owszem, możemy to zrobić stopą, ale naprawdę na tyle ostrożnie, żeby nie pobrywać korzeni. Zostawiamy wgłębienie, misę taką, żeby wiosną była szansa to podlać. Zwłaszcza dla roślin, które znajdują się na skarpie, takie misy warto zostawiać, bo naprawdę ułatwi nam to podlanie, a i zaoszczędzi wodę. W czasie, kiedy pani Marzena przygotowywała rabatę, jej mąż z synem Piotrem wyruszyli na cięcie traw. Trawy ozdobne zajmują kilka tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i nie zdołaliby ich przyciąć jednorazowo wiosną. Zabieg ten robią systematycznie przez całą jesień i zimę, kiedy tylko mogą wygospodarować trochę czasu. Do tej pracy wykorzystywana jest kosa spalinowa zaopatrzona w tarczę do cięcia drobnych gałęzi. Zebrane trawy od razu wynoszone są na zaplecze ogrodu, gdzie ustawiony jest spalinowy rozdrabniacz do gałęzi. Są one tu cięte na bardzo drobne cząstki, a następnie pryzmowane. Funkcją takiej trawy jest zabezpieczenie przed zimą i przed przemarzaniem lub żeby ziemia nam nie wysychała. Ta sieczka jest zrobiona w marcu zeszłego roku i jak widać, mimo że leżała w pryzmie, w ogóle nie przegniła. Także zauważyliśmy, że obsypywanie nią nie będzie powodowało chorób wokół rośliny. Ona ma jeszcze piękny efekt kolorystyczny. Zwłaszcza jak obsypiemy juki, trawy czy kolorowe żurawki. Niektórzy pytają, dlaczego nie obsypywać korą. Po pierwsze, korę trzeba kupić, a sieczkę w ogrodzie mamy, to jest pierwszy element. Kora bardzo zakwasza, trawa nie powoduje takiego zakwaszania. I kora też potrafi, zachodzą w niej procesy gnilne, tak? Ta trawa, tak jak zaznaczyłam, nie przegniwa. W początkowym okresie do ogrodu przyjeżdżały setki metrów sześciennych kory, którymi pokrywano rabaty. Jednak kilka lat temu razem z tą ściółką zawleczono bardzo groźnego szkodnika.
Na początku myśleliśmy, że trawnik schnie, podlewaliśmy na potęgę, ale trawnik schnął dalej. Po przyjrzeniu się i podniesieniu go tak jak stary dywan do góry, sprawa wyjaśniła się, że są to niestety larwy chrabąszcza majowego, który ma się tam świetnie. Powiedziano nam, że jak skończy trawnik, to zacznie drzewa i krzewy. Na pytanie, czym to najlepiej zwalczyć, oczywiście nie żadną chemią, której nie hołdujemy. W związku z tym podpowiedział nam jeden pan, który doktoryzował się z tego tematu dla lasu. Biegiem zaorać. Jak to zaorać? Przecież ja mam gotowy ogród. To nie jest pole gdzieś, że ja mogę zaorać. Nie było wyboru i stąd tereny zostały zaorane i przez 2 lata były trzymane w wersji przyglądać się, wietrzyć gleby, czy problem z skrabąszczami to jeszcze mamy, czy nie mamy. Ziemia ma pozostać w kwarantannie jeszcze przez 2 lata, ale właściciele nie zamierzają wracać do trawników. Koszenie ich i pielęgnacja zajmowały bowiem dużo czasu i wymagały użycia specjalistycznego sprzętu. Rabaty z ozdobnymi trawami i kolekcje krzewów okazały się mniej pracochłonne. Teren, który tu zastaliście, był bardzo atrakcyjny, ale chyba niełatwy do zagospodarowania. Gospodarz, od którego kupiliśmy ten teren, przeklinał strasznie, że mało któregoś razu się nie zabił. Dla rolnika teren pochyły oznacza duże niebezpieczeństwo. Z kolei dla mnie, jak podjechałam tutaj i wyszłam na skarpę, powiedziałam tu i tylko tu, a szukaliśmy 10 lat miejsca na to, żeby się osiedlić. Tu jest nie tylko wzniesienie, tak płynnie idzie pod górę, jest z drugiej strony urwisko 8 metrów. No i ten wąwóz, w którym obecnie się znajdujemy, on nie był aż tak głęboki. Oczywiście troszeczkę żeśmy dołożyli, żeśmy go troszeczkę przegłębili. Przed rozpoczęciem budowy ogrodu cały teren miał duży skłon w kierunku południowym. Zaprojektowanie meandrującego wąwozu pozwoliło uzyskać mniejszy spadek nawierzchni i wykonać łagodniejszy podjazd. Z wybranej ziemi powstały tarasy, które zatrzymują wodę opadową. Konieczne też okazało się odwodnienie działki. W tym celu po obu stronach drogi rowy umocniono kamieniem polnym. Chociaż wydają się głębokie w czasie gwałtownych opadów, potrafią wypełnić się w całości. Tutaj jeszcze jest taki paseczek z roślin ozdobnych, tak, który ma też być tą wstęgą wiodącą do domu. Obsadzamy ten fragment, pas ziemi różnymi roślinami. Za pierwszym razem był tutaj kareks morowi i on jest bardzo długo zimozielony, bywa, że tylko przy mocnych zimach przemarza, ale i tak nie traci ani swojego pokroju i nie wymaga cięcia co roku. Tak? Także można śmiało powiedzieć, że raz na 3-4 lata można podejść do niego z nożycami, żeby go ufarmować. Tak, jest po prostu sam w sobie na tyle idealny. W czasie rozmowy przybiegła do nas kropka, wyżeł rasy Munsterlander. Nieomylny znak, że zbliża się pan Jacek, gdyż wierny pies nie odstępuje go na krok. Właściciel rozpoczął cięcie wierzby Hakuro Nishiki o pięknych czerwonych pędach. Przy pomocy spalinowych nożyc do żywopłotów nadał krzewom formę kuli. Wszyscy sadzą tą Hakuro Nishiki jako szczepioną na pniu. Proponowałabym też rozważyć sadzenie jej tak normalnie w grunt, żeby z niej formować kuleczki. Jest piękna w trakcie sezonu ze swoich biało-różowych liści. No tylko pod jednym warunkiem. Musimy 2 lub 3-krotnie w sezonie ją ciąć. Obcięliśmy tutaj dzisiaj tylko 3, natomiast pozostałą tą wielką, dużą żeśmy nie obcięli, żeby zimą pięknie w śniegu zatopiona pokazała swoje piękne czerwone pędy. Wierzba Hakuro Nishiki nie jest rośliną wieczną. Starzeje się i trzeba ją wykopać, wyrzucić, zastąpić młodą, nową. W związku z tym proponuję taki gałązeczek jak te nie wyrzucać. Włóżmy je normalnie, zadołujmy i z tego już nam powstaną nowe. Tymczasem na okrągłym klombie w pobliżu domu Piotr rozpoczął zmagania z potężnymi karpami saćca plamistego odmiany Phantom. Roślina tak rozrosła się w ciągu kilku lat, że zaczęła dominować nad całą kompozycją. Konieczne okazało się jej wykopanie i podział karp. Tutaj na klombie pomiędzy tawułkami rósł piękny sadziec, który ma wysokość grubo ponad 2 metry, wyjątkowo piękny, urokliwy, z tego, że kwitnie prawie 2 miesiące, a nawet po przekwitnięciu ma przepiękne kwiatostany, które też przebarwiają się początkowo w czerwieniach i pomarańczach i później całe wiechy w kolorze rudym. Zabierzemy go w inne miejsce, gdzie już przepiękny plac z niego będzie z racji jego wysokości. Jest niesamowitym soliterem, rośnie zdrowo, absolutnie nie choruje, nie zauważyłam, czy potrzebuje podlewania, nawadniania. Nic takich rzeczy tutaj nie miał. Wiadomo, klomb ten centralny
Nie ma nawadniania, w związku z tym radził sobie tutaj świetnie. Wykopywanie i dzielenie saćca to dopiero początek pracy. Trzeba było jeszcze przygotować z niego odpowiednie sadzonki. Pędy zostały przycięte na 15-20 cm, a korzenie starannie oczyszczone i rozplątane. Cała praca zajęła parę godzin, ale pani Marzena uważa, że dzięki temu rośliny lepiej się przyjmą, a każdy wysiłek zwrócą ogrodnikowi w dwójnasób. My się rzuciliśmy w pewnym momencie na iglaste rośliny, a tutaj jest taka bardzo przyjemna równowaga, jest dużo liściastych roślin. Pierwsze nasze zakupy to będą zawsze iglaki, tak? Bo nie chcemy sprzątać, chcemy, żeby było zielono, ale ja zawsze mawiam tak, to jest jak piękna kobieta w eleganckim czarnym garniturze. Piękna, ale nudna. Idzie obok pani w czerwonej sukience i za kim się obejrzymy? I tak powstała miłość do wszystkiego, co kwitnie, wszystkiego, co kolorowe. Iglaki muszą być, bo są pięknym tłem, tak? Ale ta zmienność kolorów, gdzie wiosną, latem, jesienią możemy dobrać, co dwa tygodnie tutaj zmienia się kompletnie kolorystyka. Dlatego nie żal nam niczego, co przekwita. Nie żal nam niczego, co trzeba przyciąć, bo już obok wyrasta kolejna roślina. Tematem tej Akademii Ogrodnika jest problem zachowania w naszym otoczeniu starych drzew. Przykładem będzie zagrożony budową drogi ponad 150-letni dąb w Pruszkowie przy ulicy Polnej. Pod koroną dębu wkrótce mają rozpocząć się wykopy pod asfaltową nawierzchnię. Jest też zaprojektowana ścieżka w pobliżu pnia drzewa. Na zlecenie właściciela posesji sporządzono ekspertyzę dotyczącą dębu. To drzewo absolutnie kwalifikuje się do uznania jako pomnik przyrody, ponieważ ma owód powyżej 300 cm. Średnica korony tego niezwykle pięknego i zdrowego dębu wynosi 21 metrów, a jego wysokość 18. Nie do przecenienia jest wartość ekologiczna takiego drzewa. Ma ono ogromną powierzchnię blaszek liściowych. Takie drzewo mniej więcej ma powierzchnię odpowiadającą około 5000 m2 trawnika. Poważny areał, który produkuje tlen i zabiera dwutlenek węgla w otoczeniu. A co się stanie, jeżeli wkrótce rozpocznie się budowa drogi i chodnika? Jeśli ktoś by chciał wykonywać w rejonie drzewa jakiekolwiek prace ziemne, to muszą być wykonywane poza rzutem korony. Natomiast jeśli już rzeczywiście nie ma takich możliwości, to przynajmniej powinna być zachowana tak zwana strefa ryzyka. To jest ta minimalna ilość korzeni, jaka umożliwia dalsze funkcjonowanie drzewa. W przypadku tego drzewa przy obwodzie 3 metrów drzewo powinno mieć strefę ryzyka kończącą się 7 metrów od osi drzewa. Planowana droga ma przebiegać niecałe 3,5 metra od pnia. Natomiast wykop pod budowę będzie zagłębiony na 40-50 cm. Jeżeli musimy to zrobić, musimy się liczyć z konsekwencjami, że albo drzewo zacznie obumierać, no a w konsekwencji ewentualnie będą zamierały gałęzie o strony, gdzie zostały te korzenie uszkodzone. Czyli automatycznie drzewo zacznie tracić statykę. Pochylone drzewo będzie miało podcięte, mocujące je w podłożu korzenie i pod wpływem wiatru może któregoś dnia runąć. Dlatego Urząd Gminy, wydając zgodę na taką inwestycję, powinien mocno przemyśleć jej zasadność.